Witajcie! W dzisiejszym odcinku Szywana, czyli smocze dziecię, półsmok, jak kto woli. W każdym razie, doskonały jungler, doskonały solo top, bardzo przyjemny również tank. Ale kim zasadniczo jest Szywana? Otóż, jej historia. Szywana, będąc mieszańcem, powstałem ze związku smoka i człowieka. Całe życie szukała własnej tożsamości. Prześladowania sprawiły, że wyrosła na brutalną wojowniczkę, a ci, którzy odważyli się zastąpić jej drogę, musieli stawić czoła bestii wewnątrz jej ciała. Smoki uznały jej nieczyste pochodzenie za skazę, a jeden dręczył ją przez wszystkie lata młodości. Szywana i jej ojciec, wygnany smok, stali się wiecznymi uciekinierami. Nie poznali co dom. Niezliczone bitwy wypełniły duszę Szywany czystą nienawiścią. Po latach walki jej ojciec zginął, walcząc z innym smokiem, raniąc go ciężko przedtem. Wściekła Szywana wyruszyła w pościg. Idąc tropem zabójcy, spotkała grupę ludzi polujących na tego samego smoka. Choć ludzie bali się jej, dowódca oddziału powitał ją. Przedstawił się jako Jerwan IV, książę Demacji, i zaoferował połączenie sił. Razem wytropili smoka, a ludzie walczyli z siłą, jakiej nigdy się po nich nie spodziewała. Po walce Jerwan, będąc pod wrażeniem jej walczności, zaoferował dołączenie do jego elitarnej gwardii. Szywana, podziwiając jego odwagę, pragnęła poznać, czym jest dom. Zaufała mu, przyjęła propozycję i walczy teraz jako demacjańska wojowniczka. Po dziś dzień stara się odpłacić mu za wdzięczność. Jak sama o sobie mówi, dowiodłam swojej potęgi przeciwko smokom. Jakie wyzwanie mogło stanowić ludzie? To prawda, jakie wyzwanie mogło stanowić ludzie? Na pewno niewielkie, natomiast bohaterowie na Fields of Justice, inni bohaterowie League of Legends, niestety nie są zwykłymi ludźmi. Dlatego Szywana jest im w pełni równa i są oni dla niej prawdziwym wyzwaniem. Co do zaś umiejętności. Ku Szywany, czyli pierwszy atak. W postaci człowieka zadaje dwa ciosy, przy których drugi ma nieco mniejsze obrażenie. Bardzo dobry skill, zadaje naprawdę duże obrażenie. Natomiast w postaci smoka zadaje to obrażenia wszystkim celom znajdującym się przed nią, czyli coś w rodzaju Waj, powiedzmy. W, czyli wypalenie. W postaci człowieka sprawia, iż Szywano porusza się dużo szybciej, a także dookoła niej pojawia się aura, która zadaje obrażenia wszystkim celom dookoła. Zaś w postaci smoka efekt jest ten sam jak w przypadku człowieka, a dodatkowo pozostawia ona za sobą jakby ścieżkę ognia. Coś w rodzaju trującego gazu Singed'a. Czyli po prostu ci, którzy ją gonią, doznają kolejnych obrażeń od ognia. Jej E, czyli ognisty podmuch. W postaci człowieka Szywana wypuszcza kulę ognia, która zadaje obrażenia trafionemu wrogowi i pozostawia iskry. Co to są te iskry? Iskry sprawiają, iż pancerz celu jest obniżony. Na pierwszym poziomie aż o 15%, co jest dość solidną wartością, a oczywiście na wyższych poziomach jest to coraz wyższa wartość. W postaci smoka ognisty podmuch pochłania wszystkie jednostki znajdujące się przed nią. Co to jest? Po prostu jest to obszarowy jakby fireball prosto przed nią. Bardzo fajny skill, szczególnie kiedy kogoś gonimy, bo na pewną odległość działa. I ult, czyli smoczy atak. Szywana przemienia się w smoka, leci w kierunku wskazanym przez kursor. Wszyscy na jej drodze zostają odrzuceni oraz dodatkowo doznają obrażeń. A Szywana sama w sobie dostaje bardzo zwiększoną wartość pancerza oraz odporności na magię.
Co ciekawe, ten ult nie wymaga many albo nie wiem czego, albo nie ma czasu odnowienia. To jest ciekawe. Jedyne czego wymaga to furia. Szywana z każdym atakiem zyskuje 2 punkty furii oraz co 1,5 sekundy dodatkowy 1 punkt. W momencie gdy ma 100 punktów, czyli jest to 50 ataków plus... czyli 150 ataków albo około 150 sekund. W tym momencie od razu może się przemienić w smoka. Podczas bycia w postaci smoka zużywa tą furię w bardzo szybkim tempie i kiedy ta kiedy wartość jej furii osiągnie 0, zamieni się z powrotem w człowieka. Co do zasięgu biernej. Jest to bardzo fajne, bardzo fajna umiejętność dla junglera, gdyż każdy autoatak wzmacnia wszystkie jej umiejętności. To znaczy, w przypadku jej Q, każdy automatyczny atak skraca czas odnowienia umiejętności o pół sekundy. Przy wypaleniu, czyli W, każdy atak przedłuża czas trwania o 1 sekundę, maksymalnie do 6 sekund, czyli 6 sekund tu plus 4, że tak powiem, podstawowe wartości, co łącznie prawie 10 sekund. Natomiast w przypadku ognistego podmuchu zdaje 15% obrażeń osłabionym celom. Czyli zawsze dodatkowe obrażenia. Cóż, Szywana, jak już mówiłem, doskonały jungler, doskonały tank. Najczęściej budowana jako tanki DPS. To znaczy, że budowane na nią są itemy, które mają dużo życia, które dają dużo życia, ewentualnie dużo obrony. I do tego zwiększają prędkość ataku, czyli Withstand, czyli Phage, a potem oczywiście Frozen Mallet, czyli często na nią jest również składany Czarny Tasak, czy też Black Cleaver, i tak dalej, i tak dalej. Cóż, ode mnie to na razie tyle i zapraszam do kolejnej części, czyli do praktyki. I witajcie w drugiej części poradnika dla Szywany, czyli smoczego dziecięcia, że tak powiem, bardziej praktycznej części. Jak widzicie, idziemy do dżungli. W związku z czym zobaczymy, jak sobie smoczek poradzi w dżungli. Z doświadczenia wiem, że radzi sobie naprawdę dobrze. No ale jak pójdzie, to już pójdzie. Gra zawsze może pójść dobrze albo źle. Co do teamów. My mamy całkiem niezły, no, Amumu, Orianna na midzie. Znaczy, oczywiście Orianna na midzie, Amumu najprawdopodobniej na bocie, Zasze. I Teemoś uparł na solo topa. Cóż, no okej, okay, no niby można. Akurat powiedzmy, że nie widzę Teemu na solo topie, ale powiedzmy, że może być nieźle. Natomiast, co ciekawe, w wrogiej drużynie nie ma AD Carry. Jest oczywiście Master Yi, jest Evelyn, które będą zadawały chore obrażenia. Jest Syndra. Natomiast nie ma AD Carry, a AD Carry to bądź co bądź zawsze AD Carry. I on bije w zupełnie inny sposób niż jakikolwiek inny typ bohaterów, więc... Więc myślę, że już na starcie mamy pewną przewagę. No, ale zobaczymy. Jak widać, Master tu próbuje inwajdować, ale nic z tego nie będzie. No i dobrze, i zaczynamy od wratów. Ponieważ Szywana, jak już mówiłem w poprzedniej części poradnika, nie ma many, w związku z czym możemy sobie spokojnie zacząć od wratów i Reda. Gdyż po prostu mana nam nie jest potrzebna, ani ta regenka. No, cóż. Amumu się okazało, że jest nieosiągalny. Tak to nazwijmy. W każdym bądź razie nie ma go. No ale powiedzmy, że miejmy nadzieję, że wróci do nas jak najszybciej. I się pokaże. Dobrze. Ja już skończyłem Reda. Lecimy sobie po golemy. I po golemach myślę, że już pójdę na gank. Albo nie. Zobaczymy.
Oriana sobie chwilowo radzi. Timo, no Timo to raczej nie będziemy problemu ze zwianiem skądś, jak się zacznie robić gorąco. Zawsze ma flaszę, zawsze ma te swoje szybkie ruchy, czyli przyspieszenie prędkości ruchu. O, pięknie. Wróciła mu. No i dobra, no very sorry, very sorry. Nieważne, że very sorry, ważne, że jesteś z powrotem. Dobrze. Jak widać, Timo sobie radzi. Ja skończyłem dżunglę. Wszyscy sobie radzą. Znaczy jest ok. No i lecimy. Dobrze. No to jak nikt mnie nie chce, to ja lecę do dżungli. Wciąż sobie jeszcze troszeczkę do farmie. No, daję, daję. Spokojnie. Już widzę, że to tego teama nie ma co się bać. Jest good. Dobrze. Syndra. Myślę, że Syndra mogę sobie spokojnie... Tak! Myślę, że Syndra mogę sobie spokojnie zgankować. Przynajmniej spróbować. Nie, no dobra, z tego już nic nie wyjdzie. To im ukradnę blue. O ile mają. No jak nie mają, mają. No to się ukradnie. A co? Zawsze lepiej, żeby nie mieli, prawda? O, nawet bez smite'a. Jest dobrze. Nie, dobra, tej Ewelin to nie opłaca mi się gankować, bo Ewelin od początku ma dość spore obrażenia. Zresztą wam pokażę w najbliższym czasie, bo właśnie już mi się konwertuje na komputerze poradnik do Ewelin. Gra do Ewelin. Więc cóż, sami zobaczycie. Dobrze, komu by tu gankować? Ciekawe, czy Master podziała na górę, czy na... czy na dół? No nieważne. Na razie sobie radzimy, więc ja sobie mogę spokojnie dżunglować. Jak widzicie, już prawie na tej dżungli nie tracę życia. Tak szybko biję te stworki, a jednocześnie na tyle dużo one mi zdrowie zwracają, że ta strata życia jest naprawdę minimalna. Dosłownie potka na 2-3 kampy, więc och. Oj no. Wypił Wolf. No, bardzo dobrze, Asha. Gejot. Pięknie. Good gank. No dobra. Więc tak, rozbudujemy sobie Wrigla. Dokupimy potek. I lecimy dalej. I być już mam smoka. Nie jest mi w tym momencie kompletnie do niczego potrzebny, ale do ganków jest zawsze dobry, w związku z czym zaraz się ruszymy. Czy tutaj będzie potrzebna moja pomoc? Przypuszczam, że będzie.
Więc się tu ruszymy. Na szybko. Ruchy, ruchy. Dawaj szybciu. Rusz się. Okej, schrzaniłem, przykro mi. Nie, pięknie. No. Naszej drużynie idzie lepiej niż dobrze. Mimo zdziebku dziwnego składu, idzie naprawdę doskonale, więc jest super. Słucham. Dobrze, niedługo przyjdę. Dobrze, niedługo przyjdę. Cóż. Co my tu mamy? Dobrze. Jak widzicie, ta dżungla mi idzie całkiem spokojnie, bez żadnych problemów. Tu się pójdzie na jeden gang, tu na drugi, zgarnie się raz killa, raz asysta. Jest dobrze. No i smoczek sobie jak najbardziej w tej dżungli radzi. Nie, no dobra, tu nie mam co stać. Chodź na dragona. Radnę sobie parę klików. No, pomogę tutaj spuszować turetę, bo myślę, że to się wszystkim przyda. Wszystkim wyjdzie na dobre. Dobrze. Ruszymy sobie blue. Po blue się cofniemy. I myślę, że powinno być dobrze. Oho, aż ja tylko czeka z ultem na mastera. Bardzo ładnie. Dobra. Kończymy Wrigla. Po Wriglu kupimy zdziebko HP. No i się wracamy do walki. Jak widzicie, 9-2 jest naprawdę bardzo ładnie. Ohohoho. Szczerze, naprawdę bardzo mnie to mocno dziwi, że Teemo ich sam na górze jedzie. Okej, dałem mu jednego ganka, jednego killa. Ale no, bez przesady, jeden kill nie robi aż takiej różnicy. To naprawdę jest bardzo niespotykana sytuacja. Ale cóż, tym lepiej dla nas.
nazywa grzybka Oriana? Igel. Bardzo ładna akcja, bardzo ładny stunt ze strony Amumu. Zdała nam wszystkie możliwość kompletnego ich wykończenia. Ja jeszcze smoczkiem troszkę przytankowałem, bo okej, akurat obrażeń takich wielkich nie zadawałem, ale jak najbardziej. Dołożyłem swoje 3 grosze tym tankowaniem. I cóż. Jest 12-2. Tak, takie statystyki mówią same za siebie. O. Timo właśnie zauważył to samo co ja. Dobra, pora się cofnąć. Oriana. Come on. Oriana wyraźnie się nie boi. No ale w sumie Oriana to jest taki bohater, że spokojnie bez problemu da ze wszystkim radę. Raz odepchnie, raz walnie. I jest dobrze. To było dobre. To było naprawdę dobre. A to jeszcze lepsze. Brawo, Asze. No i cóż. I łapiemy sobie pożeracza. Czy też fajdża, jak kto woli. W zależności od wersji, czy angielska, czy polska. Ja akurat gram na polskiej, bo powiedzmy, że zdecydowanie wolę coś sobie czytać po polsku. Okej, po angielsku też rozumiem, co jest napisane. To nie są jakieś bardzo skomplikowane wyrazy. Poza tym już tyle razy widziałem te wszystkie itemy, że doskonale wiem bez czytania, do czego one służą. Ale zawsze, na wypadek wprowadzenia nowego, albo jakby mi się zapomniało, albo cokolwiek innego, po prostu wolę po polsku. No. Myślę, że to dla wielu z was nie będzie dziwne. Wręcz wydaje mi się dość normalne. O, pięknie. Jestem mordercą. Kolejnym. Kurde, ponieważ czas. O, pięknie. Dobrze. Brawo, Oriana. I jeszcze jak epicko zwiała. Słuchajcie. To jest gra, która naprawdę jest warta nagrania, warta obejrzenia. I bardzo cieszę się, że akurat tak się złożyło, że ja ją nagrywam. Że mogę wam przekazać. Cieszę się. Bardzo z tego powodu. Dobrze. 18-3, czyli gra jak najbardziej jest przez nas zdominowana totalnie. Ja mam 4-0, jungler, który teoretycznie powinien oddawać wszystkie kille. Co najwyżej tankować albo coś w tym rodzaju. Dobrze. Tutaj Jervan próbuje sobie gankować. Niech sobie próbuje. Życzę mu w tym powodzenia i zdrowia, ale mu to niestety kompletnie nie wyjdzie. O, kolejny kill dla mnie, a przy wszystkich innych asysty. Naprawdę bardzo dobrze nam tutaj idzie, muszę przyznać. A ponieważ odcinek ten jest ze specjalną dedykacją ode mnie dla własnej dziewczyny, która uwielbia smoki, to też tym bardziej się cieszę, że ta gra tak doskonale nam idzie, bo widać ile potrafi zdziałać odpowiednia motywacja.
do odpowiedniego pokazania tego, co się umie. Dla kogoś to jest dla nas ważne. No i dobrze. Puszujemy bota. Albo może się wrócimy na mida. Zawsze przyjemnie złapać sobie killa albo dwa. No bo w sumie czemu nie? Kto boka temu zabroni? Oznaczony dominuje. Lubię widzieć ten napis, naprawdę. 6-0 to jest to, co lubię. Tak, tutaj Syndra bardzo bym nie chciała złapać, ale niestety się nie dam. Przykro mi. Oj, oj, oj. Zdaje mi się, że to już nie będzie, a jednak. No, minimalnie. Niestety, Ture troszeczkę mocniej mnie walnął niż wynosiła tarcza Oriany. A to naprawdę nie szkodzi. Nie mam problemu. Nie czuję się. Widzicie, tutaj nie Oriana mnie zabiła, ani nie Jervan. To mnie po prostu zabiła wieża. Więc myślę, że Dead możecie mi spokojnie wybaczyć. Przepraszam za moje potworne znubienie pod wieżą. Kajam się. No i też. Jak widać, nasi pusznęli już inhibitor. Razem z wieżą. Właśnie puszyłem mastera. O, i w tym momencie wroga drużyna poddała się. Dziękuję bardzo za grę. Cóż, mam nadzieję, że się podobało. 6-1 są dobre statystyki. Dżungla też była fajna. Cóż, następny odcinek myślę, że nagram Evelyn, ewentualnie Gravesem. Więc już na niego zapraszam. A na dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się.